Hej, witam Was w drugim odcinku ciekawych modyfikacji do Minecrafta, którym pokazujemy, że są inne, lepsze modyfikacje od tych, które dodawają po 2-3 bloki. To jest oczywiście takie taki żart, bo wiadomo, że mało jest modyfikacji, które dodają takie, tak mało rzeczy. Ale dobra, dzisiaj mamy dla... O Boże, twarz moja patrzy. Dobra, dzisiaj mamy Minecraft Bombermana. Za chwilę zobaczymy, z czym to się je i tak dalej. Okej, link do mapy jak zwykle macie w opisie filmu. No i tworzy nam się mapa. Tu był specjalny texture pack, którego nie używam akurat. Z tego co wiem, powinny tu być potwory, chociaż zobaczymy, jak to będzie. Shit. A. Nie wiem, jak będzie. Jest 8 poziomów tej mapy. Zobaczymy, jak mi się to uda. Dobra, tu jeszcze wysadzimy. Tu jeszcze. Wow, wow, wow. Spokojnie. Ała. O, mamy eliksir zdrowia. Wiem, że musimy redstone torcha znaleźć, aby odblokować przejście do następnej mapy. Tylko coś na razie nie znajduję tego. Ale pewnie gdzieś zaraz wyleci mi norma. Tu nie było. O, tu mamy miksurkę. Z chęcią jej użyję. Będziemy szybciej biegali. Oj, 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 oj. Dobra. Jest tu? O, jest, mamy. Tylko powiem wam, że powinny się potwory pojawiać. Nie wiem, czemu się nie pojawiają. Tu pod tym są spawnery i nie mam pojęcia, czemu się to nie chce pojawiać, chyba że w późniejszych etapach. Dobra, i za chwilę będziemy mieli poziom drugi, respawn. Dokładnie, bierzemy sobie TNT i powinno się tu zmienić na... O, mamy dwójkę, ładnie. Haha, pięknie to zrobione, widzieliście? Jak ładnie się to zrobiło. Oj, 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 oj. Dobra. Musimy kluczyk znaleźć. Dodatkowym utrudnieniem, jak mówiłem, są tu zombie chyba. Tylko że na serwerze mam je wyłączone, jeżeli się nie mylę. Nie bijcie mnie, jeżeli to jest prawda. Już po prostu raz to nagrałem. O, i okazało się... Po co mi redstone? Nieważne. Żeby się nie popsuł, żeby to nie popsuło żadnego mechanizmu, bo tego bym, powiem wam, że nie chciał. Ale nagrywałem to już raz i się okazało, że coś tam mi nie działa. Się troszeczkę wkurzyłem. Dobra, dawać mi pochodnie moją. Może gdzieś tutaj. To zbijemy. I to też. A co? Dawać mi pochodnie, ja chcę do następnego etapu. I to pokazuje, że Minecraft to nie tylko żmudne budowanie, ale także gra w grze, że tak powiem. I bardzo fajnie się w to gra, taka odskocznia od tego nudnego, zwykłego. O, dobra, mamy pochodnie. Trzeci poziom przed nami. Okej. I lecimy znowu. Nie wiem, czym się różnią poszczególne poziomy, ale właśnie widziałem na filmiku, że gościu walczył ze zombiakami. Nie wiem czemu, jak już mówiłem, potwory chyba mam wyłączone, dlatego nie mamy takiego utrudnienia. O, pięknie to zrobione, że usuwają całą mapę poprzednią. Pyk, no dobra, mogę już zejść. No, woda. Ach, dobra, coś się chyba popsuło w tej planszy. Nie, myślałem, że się zatka to. Oh shit, gdzie jest pochodnia? Tu nie ma nic. Tutaj tak jakoś dziwnie się to rozwaliło. Chyba źle, nie, no źle nie mogłem postawić tego TNT. Ale widzieliście, tam już nie było dwóch bloków piasku. Wątpię, czy to było zrobione specjalnie, tak? Ale nie zmienia faktu, że coś chyba poszło nie tak. Zobaczcie, mamy nawet dispenser,
który powinien nam coś wyrzucać. Oh shit, shit, shit. A, dobra, nie padłem, a już się bałem. Bo poprzednim razem powiem wam, że raz się zabiłem. O, ale mamy kolejnego redstone torcha, którego postawimy na swoje miejsce. Kurde, no nie ma utrudnienia w postaci tych zombie, bo tak naprawdę one były głównym utrudnieniem. Tam w każdym tym kwadracie jest spawner, który... No, z którego wychodzą te zombiaki. Coś się chyba popsuło. Oj, 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 oj. Musimy wrócić do góry i naprawić ten mechanizm, bo coś tu nie trybi. Aha. No dobra. No rozumiem, nie ma sprawy. Ej, zawsze musi być jakiś fail. Zawsze. Zobaczcie, i następna plansza chyba mi się wgra. Chociaż nie. Dobra, mamy nadal tą samą. Polecam wam sprawdzić, chociaż... wow, 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 wow. Chociaż dla zabawy sprawdzić tą modyfikację. Bo naprawdę nie zajmuje ona dużo, a pozwala troszeczkę inaczej spojrzeć na tego Minecrafta, a nie tylko przez budowanie. No, ja padłem. Okej. A, dobrze, że to nie działa, bo można by było często oszukiwać. Shit. Bo by się ludzie specjalnie wyginęli, aby tylko przejść planszę dalej, a tu tak nie można, bo trzeba przycisk znaleźć. Nie wiem w ogóle, jak mnie słychać, powiem wam. Mam nadzieję, że dostatecznie, abyście zrozumieli, co mówię i tak dalej. Dobra, plum. Postaram się... O, shit. Ała, ała. Postaram się znaleźć jeszcze parę takich właśnie modyfikacji, abyście mogli sobie pooglądać różne takie właśnie dziwy w moim wykonaniu. Może to nie jest zbyt profesjonalne i tak dalej, ale sam pomysł mi się wydaje jest dobry. Dobra, gdzie jest czerwona pochodnia? Pytam się. Tu nie ma. Spoko. O, tu coś. Tu jeszcze to. Niech wybuchnie i to też. A co? No i patrzcie. No, i mamy spawner. To powinno się zniszczyć. Nie wiem, czy teraz będą się spawnowały potwory. Przynajmniej powinny. Ale zobaczymy. No dobra, idę sobie. Sialala, sialala. A potworów nie ma. Dobra, to ja kończę ten krótki, no czy krótki. Nie wiem, ile wyszło. Chciałem tylko pokazać to na przykład jednego, dwóch poziomów. Zobaczcie to chwilowe cięcie, ale dobra, ja się z wami chciałem pożegnać. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeszcze raz zachęcam was do przetestowania tego moda. Tylko nie wiem czemu każdy, który testuje, nie działa, ale spoko. Odnośnie Doty, nagraliśmy coś tam, ja to usunąłem przez tego przypadek, ponieważ po pierwsze był fail, a po drugie nagrywałem już tego moda wcześniej, po prostu miałem w tym folderze to wszystko, zaznaczyłem co było z jawy, to po prostu usunąłem i niechcący usunąłem, także naszą dotę będziemy próbowali to nagrać, mamy tam parę osób chętnych. Jakby ktoś jeszcze był chętny do nagrania doty, to proszę się zgłosić. Ja postaram się to jeszcze dzisiaj, czyli w sobotę, wrzucić pod wieczór. Także trzymajcie się. Jeszcze raz zachęcam was do przetestowania. Cześć!